Witajcie ludzie, z finałowym odcinku zagrajmy w Phoenix Wright Ace Attorney. W finałowym odcinku tej sprawy przeciwko Milesowi Edgeworthowi. No dobrze, mamy teraz udowodnić, że kula, którą Fan Karma ma w swoim ramieniu, ma coś wspólnego z tą sprawą DL6. Jak to udowodnić? Jedynym dowodem, który został na sprawie DL6, który Maja wyrwała Fan Karmie, kiedy tamten uciekł z resztą dowodów. Kula, która zastrzeliła Edgeworth'a, albo raczej kula, która została wyciągnięta z serca Gregorego Edgeworth'a. No dobrze, bierz to! To jest... kula! Skąd ją masz? To kula, która została użyta w sprawie DL6. Została wyciągnięta z serca ofiary Gregorego Edgeworth'a. Ta kula jest dobrze utrzymana i posiada idealne... nienaruszone balistyczne ślady. Balistyczne ślady? Pewnie pamiętacie to słowo. Parę dni temu zostało wypowiedziane. Balistyczne ślady to tak jakby odciski palców broni. Na wystrzelonej kuli zawsze są odpowiednie charakterystyczne znaki broni. Przez sprawdzenie tych znaków można dowiedzieć się, z której broni ta kula została wystrzelona. Ta metoda jest bardzo dokładna. Posiadamy dwie kule, jeżeli je porównamy, znaczy ta z serca Gregorego Edgeworth'a i ta w ramieniu pana Fan Karmy. Jeżeli je porównamy... ślady okażą. Inaczej dowiemy się śladów, to dowiemy się, że obydwie kule zostały wystrzelone z tej samej broni. Z tego samego pistoletu, czyli broni, która zastrzeliła Gregorego Edgeworth'a, która została użyta do zastrzelenia jego. Pani Fan Karma! Wyciągniemy kulę z pańskiego ramienia. Wtedy sprawdzimy ją na balistyczne ślady. I porównamy je. W ten sposób zakończymy tę sprawę jednoznacznie. Znaczy nie jednoznacznie, tylko oficjalnie, finałowo. No więc pani Fan Karma. A, moje gardło. Ten krzyk. Już gdzieś słyszałem ten krzyk. Chwileczkę. Już wiem. Pomocy! Nie dostaję powietrza! Spokój, niech się pan uspokoi w końcu, to nam nie pomaga ani trochę. Przestańcie oddychać moje powietrze, nie wytrzymam tutaj! Przestańcie mi moje powietrze kraść! Niech pan odejdzie! Niech pan zostawi mojego ojca! Strzał. To krzyk, który słyszałem wtedy w windzie. 15 lat temu. Fan Karma! To pan krzyczał. Pani Fan Karma! Edgeworth! Ty sam stawia się przeciwko mnie? A więc jednak to był pan. Ty i twój ojciec! Ta sama plaga! Twój ojciec ukaleczył moje procenty wygrane. Moją linię wygrywania. A ty zostawiłeś mi bliznę na moim ramieniu, która nigdy nie zniknie. Was obydwu zakopię w ziemi! Mocnymi rękami was zakopię! 15 lat temu. Najwyższy prokuratorze. Chciałem się przeprosić. Fan Karma! To niepodobne do ciebie robić takie błędy. Nigdy bym nie pomyślał, że to Edgeworth będzie tym, który cię dopadnie. Ja byłem nieostrożny. Bardzo mi przykro, ale dostaniesz swoją karę. W przeszłości kryłem ciebie, ale to był... ale nie tym razem. He? Edgeworth! Takiego szoku jeszcze nigdy nie przeżyłem. Ja ukarany. Potrzebowałem godzin, żeby się do tego przyzwyczaić, żeby dostać panowanie nad sobą, żeby odzyskać. Nagle znalazłem się w ciemności.
byłem w archiwum sądowym. Musiałem tam pójść i tego nie zauważyć. Pokój był ciemny. Światła były wyłączone. Szedłem przez salę i próbowałem wyczuć drogę do windy. Wcisnąłem guzik, ale przycisk, ale nic się nie stało. Wtedy usłyszałem dźwięk. Nagle poczułem ból. Poczułem okropny, ciągnący ból w moim ramieniu. Dokładnie wtedy światło nagle znowu się włączyło. Światło znowu się włączyło. Winda się otworzyła przed moimi oczami. W środku były 3 osoby. Nieprzytomne z powodu braku powietrza. Ku mojemu zdumieniu leżała ku mojej stopie leżała broń i pistolet. Wtedy wiedziałem, że to przeznaczenie, że to już krzyk przeznaczenia. W ostatnich momentach swojego życia Gregory Edgeworth był nieprzytomny. Zginął, nie wiedząc nawet, kto go zabił. Później obwinił pana Yogiego przy pomocy medium. Został pomylony. Idealna zbrodnia. Czy. Kto by pomyślał, że to inna osoba otworzyła drzwi do windy? Sędzio! Kto by pomyślał, że to inna osoba otworzyła drzwi do windy? Sędzio! Co? Czego pan czeka? Niech pan robi swoją pracę! Niech pan zakończy tą głupotę! Tu i teraz, niech pan zakończy! No dobrze! Najwyraźniej zakończyliśmy tą sprawę! Jesteśmy na końcu drogi, 15 lat później. Panie Miles Edgeworth. Tak, wysoki sądzie. Był pan niewinny i jest pan niewinny. Jak pan na początku powiedział, to wszystko było koszmarem. Tak, wysoki sądzie. Sąd uważa tego oskarżonego, pana Milesa Edgeworth'a, za... Nie, winnego. I tym razem naprawdę, w obydwu sprawach. I konfetti. Jej! Wygraliśmy teraz naprawdę! To jest niesamowite! To wszystko! Rozprawa zamknięta! 28 grudnia, 17:38. Sąd rejonowy. Pokój oskarżonych numer 2. Nick! Udało nam się! Udało! Widziałeś jego twarz? Von Karma jeszcze nigdy nie był taki blady! Na zewnątrz wydawał się bardzo odprężony, ale w środku go zniszczyłeś, Nick! Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Hej, ale i tak było bardzo blisko. To wisiało wszystko na włosku, jak zwykle zresztą. Myślałem, że wszystko się skończyło. Ja też, szczerze mówiąc, już często byłam blisko łez. Ale teraz wszystko jest wspomnieniem. A więc nareszcie wszystko się skończyło, Edgeworth. Right? Tak? Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Ja wiem! Niech pan spróbuje z... Dziękuję bardzo! Rozumiem. Dziękuję bardzo, right. Nie ma za co. Naprawdę mógłby się pan bardziej postarać. Przepraszam. Nie jestem dobry w takich rzeczach. Musi się pan jeszcze wiele nauczyć, Edgeworth. Mój Boże! Łop! Dobra robota, chłopcze, jestem pod wrażeniem! Przemaszerowałeś tam jak Niemcy do jasnej cholery! Tak jak sobie myślałem! Nigdy ci tego nie zapomnę, chłopcze! Jestem ci coś winien! A więc dzisiaj wszystkich zapraszam na kolację! Kolacja idzie na mnie! No, nawet jeśli moje zarobki w tym miesiącu nie były zbyt dobre. Ale co z tego? Widzi pan, panie Edgeworth? Niech pan bierze przykład z inspektora Gumshoe. Tak się dziękuję. O, rozumiem. Łop! Ja
Czuję się żałośnie. Niech pan się nie boi, to potrwa trochę, ale kiedyś się pan do tego przyzwyczai. Od 15 lat nie widziałem tak otwartego Edgeworth'a. Witajcie wszyscy! Lota! Naprawdę był pan wspaniały tam w środku. Dziękuję. Jo, Edgeworth, najlepszego. Dziękuję wszystkim. Oczywiście od samego początku widziałem, że jest pan niewinny. Niech pan tylko popatrzy na siebie. Nawet muchy by pan nie skrzywdził. Pani była świadkiem pierwszego dnia, prawda? O tak, lepiej o tym nie mówmy. Zapomnijmy przeszłość. Skoro już o tym mówimy, to... Lota, co teraz robisz? Kto ja? Studiuję dalej. Już nie jestem odkrywczym fotografem. Naprawdę? O, szkoda. Hu? Czy to nie ten sprzedawca hot dogów z parku? Skończyło się, Nick. To moje życie się skończyło. Co się dzieje, Larry? Co się znowu stało? O, Nick. Nie będę długo na tym świecie. Nie zostanę długo na tym świecie. Nie wyglądasz wcale na chorego. To Kianz, ona przeprowadza się do Paryża. Do Paryża, Nick! Zostawia mnie! Larry. Jo, Edki! To znowu ty. Znaczy, tu jesteś. Tak, tu jestem. Najlepszego, Edki! Tutaj mały prezent dla ciebie na imprezę. Na imprezę? To jest dość dziwne z twojej strony. Albo raczej jak dla ciebie, to dziwne. Harry Butts, też cię zapraszam dzisiaj na dzisiaj wieczór. Zapraszam cię, chłopcze. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie mogę doczekać. Nick. Ten sobie koleś, który mnie przesłuchiwał. Skoro mówi, że mnie zaprasza, to ma na myśli rewir policyjny i więzienie, prawda? O, wydaje mi się, że zaskoczy cię, Larry. Że zaskoczy cię. Right? Tak, co się dzieje? W tej kopercie, którą dostałem od Larego, w środku są pieniądze. W środku są pieniądze. To nic dziwnego, czasem ludzie dają sobie pieniądze w prezencie. To dokładnie 38 dolarów, right? Hu? Co za dziwna liczba. Co za dziwna ilość. Nie mało, ale też nie dużo. Dokładnie 38 dolarów? Nick! Czy to nie ta suma, która została skradziona Edgeworthowi w szkole, która była przeznaczona na jedzenie? 38 dolarów? Nie! Nie! Larry, to byłeś ty? Dlaczego jesteś taki zaskoczony, right? He? Dlatego tamtego dnia cały dzień nie było w szkole, prawda? Ale to nie oznacza, że nie jest podejrzanym w tej sprawie. Co? Przypomnij sobie ten dzień przed 15 laty. Larry był na zwolnieniu, ale i tak się nudził i przyszedł do szkoły. Zobaczył te pieniądze, jak tam leżały, i reszta to jest historią. Nigdy nie byłem dobry w historii, he? Edgeworth, nie wiedziałeś o tym, czy nie? Myślałem tak, spodziewałem się tego. Nigdy nie zrozumiałem, dlaczego Larry cię wtedy obronił. Wszyscy mówili, że to byłeś ty. Cała klasa była przeciwko tobie. Pamiętasz o tym? Tak, i to zbyt dobrze. Right, może nie pamiętasz, nie wiesz o tym, ale w naszej szkole zawsze się mówiło, jeżeli coś jest nie tak, to zawsze sprawa Batsa. Wiem. Naprawdę, Right. Dziwi mnie to, że sam na to nie wpadłeś. No to jest na pewno taki nieoczekiwany zwrot, prawda? Edgeworth. He? Mogłeś mi o tym powiedzieć! Ale Nick, to jest 15 lat temu. To było 15 lat temu. Nie zapomnij o tym, że już się przedawniło. Prawda, panie Edgeworth? Powiedziałbym, że tak. A tutaj pamiętasz, he? Tutaj słyszysz, co? Grrr. A co ze mną?
Ja zostałem przez was dwóch adwokatem. No cóż, ja bym cię nazwał okropnie cnotliwym człowiekiem. Ta, jesteś też bardzo gorliwy. Śmierć! Kara śmierci wam oboju! Gdybym tylko o tym wiedział, nigdy nie zostałbym adwokatem. To samo dla mnie, tylko inaczej, tylko odwrotnie. Tak długo myślałem, że to ja mogłem zabić mojego ojca. Myślałem, że jestem kryminalistą. Zostałem prokuratorem, żeby samego siebie ukarać. Gdybym znał prawdę, to ewentualnie zostałbym adwokatem. Edgeworth, chcesz się zamienić, right? Hej, wy wszyscy! Ustawcie się, zrobimy zdjęcie! O, tak, czas na zdjęcie! Dalej, dalej! A wtedy pójdziemy zjeść obiad. Wszystko idzie na mnie. Inspektor Gumshoe zaprosił nas na kolację. Na kolację do miasta. Świętowaliśmy z powodu uwolnienia Edgeworth'a. Nawet jeżeli Edgeworth nadal był uwięziony. Ty świętujecie bez niego, gnoje. 29 grudnia, 5:20. Kancelaria, Wright & Partner. Wczoraj padłem. Moja głowa napierdziela, znaczy moja głowa mnie wykańcza. To dopiero piąta, Phil, być może powinienem znowu się położyć? He? Co to jest? List? Dzień dobry, Nick. Wczoraj byłeś naprawdę bardzo, bardzo dobry. Tak patrząc na ciebie, musiałem trochę pomyśleć, co tak naprawdę robię. Jestem medium, oczywiście, jeszcze się uczę, ale też chciałem pomóc panu Edgeworthowi. Chciałam pomóc sobie, ale nie mogłam, byłam bezużyteczna. Dlatego zdecydowałem się kontynuować moje szkolenie. Zostanę prawdziwym medium. Nie mogłem ci tego powiedzieć osobiście, ale zostawiłem ci list. Żegnaj. Do zobaczenia, Nick. Do zobaczenia? Która godzina? Pierwsze pociągi już w kierunku gór już odjeżdżają niedługo. Znaczy już odjeżdżają. Szybko! Na stację kolejową. Na pewno się spóźniłem. He? Nick! Maja! A więc odjeżdżasz? Tak. Trudno być medium, który nie może rozmawiać z duchami. Myślę, że i tak uda ci się beze mnie, Nick. Na razie, okej? Chwileczkę! Poczekaj! Co się stało? Nigdy bym nie uratował Edgeworth'a bez twojej pomocy. He? Ostatniego dnia w sądzie. Słyszałem głos Mii. Słyszałeś moją siostrę? Tak, co prawda tylko jej głos, ale i tak. To było całkiem pod koniec, kiedy już myślałem, że przegrałem. No cóż, to moja siostra w końcu. Inspektor Gumshoe pomógł nawet... Inspektor Gumshoe pomagał. Pan Grossberg i nawet Larry. Byłam jedyną, która nie mogła w ogóle pomóc. Nie byłam żadną pomocą, Nick. Ale ty byłaś tą, która powstrzymała von Karmę, Maja. He? Nic przecież nie zrobiłam. Jedyne, co zrobiłam, to padanie nieprzytomna na ziemię. Przepraszam, ale mogę ci udowodnić, że mi pomogłaś. Udowodnić? Pokaż Maji dowód, że cię... żeby jej poprawić humor. No oczywiście! Gdyby nie ta kula, gdyby jej nie zabrała von Karmie,
Nigdy byśmy nie wygrali tej sprawy. Kula? Von Karma był pewny, że skasował wszystkie dowody z sprawy DL6. Ale ty byłaś tą osobą, która mu jedyny, ostatni kawałek dowodu zabrała. I uratowała. To była ta kula, która na samym końcu wykończyła Von Karmę. A ty byłaś tą, która mi ją dała. Nick. Dziękuję, Maja. Bez twojej pomocy nigdy by mi się nie udało. Niedługo wrócę. Zakończę moje szkolenie i wrócę tutaj. Okej. Będę czekał. Oczywiście. Nie możesz prowadzić kancelarii sam, jesteś beznadziejny. O, nie wiem. He? A więc, do zobaczenia. Do zobaczenia. I mój ulubiony soundtrack całej gry. O. Dziękuję, Nick. I tak kończy się moja historia. Czas otworzyć nowy rozdział. I pożegnać się z tym nowicjuszem, adwokatem nowicjuszem. Otwieram nowy rozdział. Z tymi samymi starymi postaciami. Ha, nie myśl sobie, że już awansowałeś, nowicjuszu. Panie Wright, chce pan jeszcze raz przemyśleć swoją wypowiedź? Tak, wysoki sądzie. Ach, mam złe przeczucie przy tym wszystkim. Sprzeciw! Takie sceny. Planowanie i skrypty, no co mogę powiedzieć, ludzie? Ta gra... Jest to jedna z moich ulubionych gier w ogóle. Jedna z moich ulubionych serii. Hej, chłopcze! Pan Ashford był na rewirze, żeby życzyć mi szczęśliwego nowego roku. Co za niespodzianka! Łup! Inspektorze Gumshoe! Wtedy opuścił głowę i natychmiast wyszedł. Całkiem tak, jakby się wstydził. Dziwne, prawda? To wszystko leci za szybko, że mógł to przeczytać, więc będę musiał później dograć te komentarze od postaci tutaj. Ale tak pod koniec mogę to zrobić. He? Nick? Nie widziałem go w ostatnimi czasy. Kto, ja? Ja pracuję dalej w sklepie z serami. Jest ona miłą dziewczyną, ale nie można byłoby ją nazwać tanią randką. He, ona jest właśnie na Hawajach. Tak. Kto? Wright? Tak, pamiętam go. Jak słyszę, był on ostatnio zajęty. Wiecie, nie chcę się chwalić, ale to ja go wszystkiego nauczyłem. Jestem pewny, że jest on mi wdzięczny. Ta jasno, on nie miał wszystkiego nauczyć. Pain, był tylko w 4 odcinkach, to jest... Największy dupol tego... w tej serii. Phoenix Wright? A tak, to ten adwokat, dla którego pisałem oświadczenie. Musicie wiedzieć, że przejąłem hotel Gatewater. Jeżeli będziecie w pobliżu, proszę zajrzeć. Trochę mało czasu tutaj między scenami do pogadania. O, to wy! A więc jednak pojawiam się jeszcze w tym let's playu. Phoenix Wright? A tato był przecież użeń mi, prawda? Ciekawe jak się ma, już od dłuższego czasu go nie widziałem. O, dni mojej młodości. Jak zapach świeżych cytryn. Ogólnie jestem zadowolony z tej serii. Jest to... chyba seria, która mi najbardziej znaczyła na tym... która mi najwięcej znaczyła na tym kanale. Z tym całym tłumaczeniem i tak dalej, tym wszystkim. Phoenix Wright? Jakiś aktor czy co? No cóż, nie wydaje mi się. Nie można być gwiazdą, jeżeli nazywa się Phoenix. Wiecie, że niektóre filmy Hameda wyjdą na DVD? Aż dziwne, że ja wiem co to DVD, skoro ta młodzież myśleć w dzisiejszych czasach tyle dziwnych słów, jak można je sobie wszystkie zapamiętać. I nie mogę się doczekać następnych części i wszystkiego innego. To będzie jeszcze zabawy, będziemy mieli jeszcze wiele zabawy z tą serią. Cieszę się, że mogę powiedzieć, że Różowa Księżniczka jest sukcesem. Tyle zawdzięczam panu Wrightowi. Otrzymam się z daleka od publiczności, zanim to się wszystko skończy. Wiecie, nie chcę niszczyć dziecięcych marzeń. I seria Ace Attorney ma chyba jedną z najlepszych... jeden z najlepszych kredytów, jedną z najlepszych napisów końcowych.
w ogóle ten system tych napisów końcowych z tymi postaciami, które znowu jeszcze się przedstawiają i gadają i w ogóle. Genialnie. Dostałam list od Mai. Najwyraźniej się przeziębiła, kiedy stała pod wodospadem. Nie mogłam jej odwiedzić, więc wysłałam jej karty kolekcjonerskie różowej księżniczki. Powiedziała, że nie dostanie ich tam, gdzie jest. Swoją drogą, gdzie ona jest? Right? Kto to jest? Chcecie rozmawiać? No dobra, różowa księżniczko. Wszystko w porządku, wszystko jasne. Ale wiecie, całkiem niedawno znowu się zakradłem do studia. Wtedy ją zobaczyłem. Tą, która się kryje w kostiumie różowej księżniczki. Odpychające. To był naprawdę szok dla takiego chłopca w moim młodym wieku. Biedny Cody. Widział ten naszego Powersa. Tak, pamiętam Wrighta, ten adwokata, prawda? Hej, ja zostanę teraz fotografem duchów. Pamiętacie jeszcze to zdjęcie grupowe? No cóż, za tymi ludźmi chowa się duch. Serio, to dopiero talent, zostanę sławna. Kiedy wszystko się skończy, jeszcze podsumuję trochę serię. A i patrzcie. Tu jest ten duch, o którym była mowa. To jest dopiero fajne zdjęcie. Ach, Capcom, dziękuję za tą wspaniałą grę i za wiele innych części Ace Attorney. Chwileczkę! A to będzie musiało jeszcze trochę poczekać, bo to nie jest jeszcze koniec gry. Wybaczcie mi ten mały żarcik, jeżeli oglądacie ten film trochę później. To może już tego nie wiecie, ale teraz, kiedy ten film jest jeszcze świeży i przesłany dopiero przez parę dni, będzie miał w tytule napisane koniec, czyli taki żarcik dla tych ludzi, żeby myśleli, że ta końceria już się skończyła tutaj. Dla tych, co się nabrali, możecie napisać, czy się nabraliście. Wybaczcie mi, ale taka mała niespodzianka, ta gra jeszcze się nie skończyła. Mamy jeszcze jeden rozdział. Dlaczego tak w ogóle jest? To jest tak. Zobaczmy. Tutaj kończy się Game Boyowa fabuła. Jak już mówiłem, gra była wcześniej na Game Boyu. I tu się kończy, tu normalnie gra skończyła się, tutaj jest koniec gry. Ale w DS-owej wersji, w wersji na Nintendo DS-a, dodali nowy rozdział, który będzie też wykorzystał mechaniki DS-a nieco bardziej. A to jeszcze zobaczymy. Jest to też zarazem najdłuższy i najtrudniejszy rozdział w Ace Attorney. Więc się przygotujcie. To będzie dopiero zabawa. Już nie mogę doczekać, ale to w następnym odcinku, ludzie. Na razie. Wtedy będziemy grali w... Z popiołów, tak się nazywa ten rozdział. Pierwszy raz, kiedy w tytule nie ma turnabout, albo nie ma tego zwrotu, po prostu zawsze był zwrot. Zwrotny to, zwrotny tamto, a teraz jest po prostu z popiołów. Co to oznacza? Zobaczymy w następnych filmach. W następnym odcinku zaczynamy już ten rozdział. I w ostatni rozdział gry, wtedy, no, następne zakończenie będzie już prawdziwym zakończeniem. Na razie, cześć!